Dobry wieczór kochani. Mam nadzieję, że się słyszymy. Z tej strony Robert. Z drugiej strony Karolina. I nagrywamy to po raz drugi. Drugi, bo do tej pory, jak wiecie, używaliśmy naszego mikrofonu, który był wart jakieś dwa banany, tak mniej więcej tak na oko w barterze. I okazało się, że te dwa banany prawdopodobnie nagrywało lepiej niż ten mikrofon, za który za nie dostaliśmy, ponieważ y, nagrywając na banana przynajmniej nie ma żadnych przesterów. A to co nagraliśmy, czyli cały wstęp, który miał 20 minut, no powiedzmy prosto, nie da się tego słuchać. No nie da się. No nie da się. W sensie. Ja nie mam na... z tego, co ja wiem, co do tej pory zdarzało się przez Tere, ale nie aż tak. A tutaj w 20-minutowym wstępem jakby ten odcinek, ten odcinek będzie tak. zasadniczy o newsach. W sensie jest sezon ogórkowy, więc jakby wiele, wiele jakby rzeczy tutaj innowacyjnych w tym odcinku nie będzie. Tak czy siak nagraliśmy segment newsowy 20 minut i 20 minut jak psów dupę po prostu. Na zdrowie. Przepraszam. W sensie też kichnęłaś, jak nagrywaliśmy. więc masz <laughs> reakcję alergiczną na podcast. 20 minut po prostu poszło się grzebać. E, także, jak, jak się pewnie domyślacie, jestem mega zachwycony. E, nagrywam to teraz, e, tak samo jak drugą część, nagrywam to na e, mikrofon wbudowany w laptop. Mam nadzieję, że mimo wszystko późniejsza obóbka City to jakoś wyciągnie na słuchalny poziom. No i co? I trzeba będzie kupić mikrofon po prostu jakoś w przyszłym roku. Bo teraz jest grudzień. Teraz ja tak, nie... teraz jest grudzień. E, jesteśmy wystarczająco biednymi studentami nie tylko w grudniu, a w grudniu to już podwójnie biednymi. Niestety to święta trzeba kupować. Znaczy, znaczy prezenty dlaczego, przynosi święty Mikołaj Dlaczego oczywiście. prezentów nie przynosi święty przynosi. Mikołaj? Przynosi. Znaczy przynosi, jeżeli, tak, ale <grym> trzeba mu czasem zapłacić po prostu <grym> podwójnie tak. za szybką dostawę. No. Ja bym wolał wolną dostawę chyba, po prostu tragedia, tragedia. No ale dobra, mm, nie wiem, mamy już jakiś mikrofon na oku. Może uda nam się jakoś to ogarnąć. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja już nawet nie mam siły nad, nad tym myśleć. Po prostu mam nadzieję, że jak tamten kupimy, to będzie działał. Jak tamten kupimy też nie będzie działał, to ja nie wiem. To będziemy bardzo źli i no, nie przestaniemy nagrywać dla was podcastu. <laughs> nie, nie, ja już ale... jestem na skraju. <laughs> nie mów tak. On będzie na skraju, to ja będę dla was nagrywać podcast. Ty On... ja sam będziesz do siebie mówiła. Tak, będę samo do siebie mówiła. Ja na, dzisiaj na nerwy mam e, herbatkę. Bardzo dobrą. Dobra, jeżeli macie gdzieś. Przepraszam, przepraszam. Wychać, bo... Jeżeli macie gdzieś pod e, domem Biedrę. To jest chacko-biedrowa. Chociaż nie wiem, może nie. Tak, to jest biedrowa. W sensie ramsey? Coś takiego? No. Owoce, owoce leśne? Bardzo no dobra, polecam. Jeżeli lubicie słodkie herbaty. Jeżeli nie lubicie słodkich herbat, to nie. Smakowy. One jest, znaczy, ona jest tak one delikatnie słodka. Jest słodka sama w sobie. Ja jeszcze posłodziłem sobie troszkę. Ale jeżeli lubicie słodkie herbaty, to owoce leśne, ramsey, takie piramidki. Dobra, w całkiem no ja, tanie. No jak na herbatę smakową. Całkiem, całkiem nie za no I mam też pierniczki, Karolina takich nie lubi, ale ja mam takie y, czekoladowe, ten... Y, no. Y. <grym> Wiecie, musimy jakoś zapełnić odcinek, więc... Wcześniej wstępu wyszło 20 minut, więc mam nadzieję, że teraz też wyjdzie jakkolwiek. To, będzie, to będzie krótszy odcinek. No ale musicie nam to wybaczyć, no, nie, naprawdę, no, nie ma o czym nagrywać. Mamy już odcinek święty znaczy... Odcinek świąteczny na pewno będzie i będzie to y, o specjalu świątecznym, tak, który on, wyszedł tam w trzecim sezonie, on, wiesz, czy wiesz, on czy tam jest w drugim. To, on chyba to nie jest do końca special, bo jakby dotychczasowe specjale, znaczy inne speciale typu Nowy Jork albo Tokio, były traktowane po prostu jako wiesz, no rozumiem, oddzielny taki... ten tak. jakby chyba poza sezonami. A on jest tutaj podpięty jako po prostu po drugi sezon mi się wydaje, że on jest podpięty. No no, no ale omówimy no, odcinek świąteczny. o, no, Pani. Ciekawe, co zrobimy za rok. Muszą wypuścić kolejną. odcinek, wypuścić odcinek kolejny świąteczny. Świąteczny. Może będzie, nie wiem. Zobaczymy. E... Po, o zaraz zrobimy po prostu poradnik prezentowy mierakulowy. O. Będziemy jak typowi influencerzy. Kupcie to! Damy, damy reflinki, bo eee, może już będzie na tyle ja, duży. Na przyszłe święta, no bo na te święta już, sobie, już nie kupicie, no bo jakby nie będzie miało sensu. Na przyszłe święta polecamy wam super kalendarz adwentowy Miraculum. To jest bardziej dla dziewczyn. Ja nie widziałem go. No i jak A, nie widziałeś? A Tak, ja oglądałam taką no dziewczynę na TikToku. Yy, chyba go trzeba pewnie zamówić skądś. Pewnie, grube miliony. Ale, ale jest super. W sensie niestety to są takie bardziej dziewczyńskie rzeczy, czyli jakieś lakiery, znaczy, a skąd wiesz, może ktoś <grym> z znaczy, naszych tak. słuchaczy tak. lubi sobie malować prawa tak, i jednak Tak, we, to też jest. We are totally fine with that. Tak, y jakieś tam. No bo wiecie, tam są bardziej lakiery, jakieś spinki do włosów. Um, ale z tego co widziałam, to są jakieś też znaczy te naklejki cykikiem. Dobra, bo to nie jest poradnik Dobra, przepraszam, e prezentowy. Przepraszam. E zaczynamy sekcją newsową. Czy ty masz jakieś newsy? Boże, znowu się nie pytasz i znowu znasz odpowiedź. Bo ty nigdy nie ma, ja wszystkie newsy ja muszę wyhaczy, wyhaczywać. Nie obrażaj się. Obrażam okay. się, bo ja tutaj, wychodzi na to, że tylko ja pracuję tutaj na ten podcast. Dobra. Pierwszym newsem jest to, że wyszedł e, ukraiński. Teraz sprawdziłem. Ukraiński albo rosyjski. To, tak, tak sprawdziłem. <laughs> to właśnie. Tak sprawdziłem. Tak. Ukraiński albo rosyjski zwiastun czwartego sezonu, czyli tego, Pytanie, który jest czy teraz. To się... A, w sumie. Z, 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 z angielskimi napisami oglądałem. Taki no. jestem ten tak. Czyli tego sezonu, który jest teraz, ale jest kilka nowych scen. Między innymi jest scena z takim dużym czarnym robotem. Widziałaś to? E, tak, widziałam to. Nie wiem, co to Bo ogólnie. M, y, Dobrze, że nagrywaliśmy to dzisiaj, bo to dzisiaj wyskoczyła ta informacja. W sensie nagrywaliśmy wczoraj, ale dzisiaj powtarzamy. Scena, gdzie jest, tam są ci wszyscy bohaterowie, i jest z finałowego odcinka Risk, tak? Bo to ludzie na Twitterze zauważyli, mm -hmm. że tam jest tak jakby na, na tle nieba, widać jakby ten taki zanikający napis tytułu tak, jak się pojawia na początku. Kiepsko kiepskie zwiastun i kiepskie woli sensie, nie zrobili tego specjalnie, to Kamal, w sensie, bo to naprawdę wystarczy trochę tekstury nieba, W sensie, ja jestem w stanie to w darmowym programie wymazać, po prostu, żeby nie było tego totalnie no widać. No właśnie, trochę się um, nie po... Znaczy, a chyba, że było to celowe, może chyba, było. Chyba, że było to celowe, po prostu, żeby zachęcić ludzi, patrzcie, to będzie w ryzyku, w ryzyku będą wszyscy superbohaterowie. Mm. Co z tego, że w efemeralu, jak był ten taki latający safe, też byli wszyscy bohaterowie, mimo że nie byli w samochodzie, proszę nie jechać. Proszę nie mimo, jeździć. że nie byli wszyscy potrzebni. No nie bardzo. Więc jakby. Yy, wiem, że to jest finał czwartego sezonu, więc tam może rzeczywiście być tak, że wszyscy koniecznie będą potrzebni. Ale. Aha. Wątpię. Wątpię na pewno nie. Także yy, ten czarny może być w finale. W sensie to może bo on jest, duży i, on jest duży i czarny Więc to jest. Duży i czarny. <laughs> więc pasuje na finał po prostu. No niby tak, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie tylko w finałach pojawiają się takie duże. I Coś? A, wiesz kogo mi... nie wiedziałem kogo miałem przypomnieć, Wiesz kogo miałem Oglądałaś pierwszego fora e, zem, mm, zem nie. 7... nie oglądałaś pierwszego fora? Nie. O Jezusie została Dobra, to, no nieważne. E, to musimy nadrobić czy... przed nasz, nagraniem naszego nowego po prostu, podcastu, bo jeżeli nie wiecie, to prostu, mamy nowy podcast. Się w tym momencie będziemy mieli. Za o, chwilę. będziemy e, mieli. Od, od przyszłego, przyszłego roku. Bo chaotycznie. Ja jestem złamany właśnie na to tego, że nie lądamasz. Ja chyba muszę... <laughs> ja muszę wyjść. No, chyba muszę wyjść. Dobrze, a on mi przypomina troszkę Niszczyciela. Dla tych, którzy znają pierwszego Fora, e, On Niszczyciela, to on się chyba tak nazywał. E, taka, to był taki robot wysłany przez Odyna na, na Ziemię przez Loki'ego na ziemię, żeby złapać tora. Thora. Ogólnie. Więc on mi trochę jego przypomina. Dobra, okej. Okay. Co mamy jeszcze w tym zwiastunie? Mamy w tym zwiastunie scenę, jak Biedra... Mamy kisa, tylko w pocałunek. Pocał... policzek. Tylko w policzek, dokładnie. Słuchajcie, Biedra wreszcie z własnej woli, tak to przynajmniej wygląda, daje buziaka czarnemu kotowi, kotu. Szak numerowi. Eee, chyba, że całuję go tylko i wyłącznie dlatego, że no bo wiemy, że w tym sezonie Biedra strasznie jest. go traktuje, jeszcze wiemy, że, wy się później dowiecie, no ale wiemy, że on wie, że Biedra go okłamywała i w ogóle mu zabraniała takich... Jak później? No w sensie, jak będzie to rewil reviltros... znaczy, tożsamości. No jak będziemy tłumaczyć, kto wie o, ki... o czyjej tożsamości. No ale przecież już są po etirze. W zeszłym odcinku mówiliśmy o okieterze, gdzie gdzieś się dowiedział przecież A. o tym. No, no tak się jak Biedra kiepsko traktuje tak, Koda w tym. Tak, bardzo kiepsko tam gleba ja przed nim rzeczy, no. Ja nawet Twitter o tym napisałem, że z jednej strony moje wewnętrzne fan jest jakby, o mój Boże, to był buziak, to był buziak. Ale z drugiej strony, znając Biedra w tym sezonie... To było takie do, do bruchania. O, o, masz no, to były takie ochłapy po prostu. A masz. ciesz się. Da, dałam ci buziaka, a teraz y, bądź wreszcie posłuszny. Obej. Nie. Ogólnie. No. Prawdopodobnie będzie to słabe z jej strony. Ja przepraszam, że tak y, jem podczas nagrywania, ale zajadam stres po prostu. Mm. No, y, chyba z tego zwiastunu, tego sezonu, to wszystko. Nie, nie, nie do końca, bo czegoś nie ma w tym zwiastunie. Nie ma tam y, kokor, kok, nowego posiadacza Mirakulum, Bo będzie. Nataniela. Nowy, będzie Nataniel. Tak, to jest Nataniel? Prawdopodobnie. No prawdopodobnie no, bo będzie to Nataniel. Tylko agrestowie i postacie w tym uniwersum mają problem z rozpoznaniem tożsamości posiadaczy Mirakuli. Nikt inny, normalny nie ma z tym problemów. I to prawdopodobnie będzie Nataniel, bo ma podobne włosy. I ogólnie widać, że to on. I dostanie Miraculum. Kury. Kury. Kury, koguta, a... Jakiegoś tam chickena po prostu. To samo. I y, ogólnie on się pojawił gdzieś. Było widać po prostu y, delikatny kadr, gdzie jest kawałek jego głowy i ten taki Irokes. I było widać chyba, jak się Poundit robią w takim gronie. I było widać gdzieś tego Kokorka. Kogu Mira ciekawe, jakby ci będzie ciekawe, jak będzie miał polską nazwę Kogucik. 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 Nie wiem. KFC po prostu i kryptolek reklama. I w tym zwiastunie go nie widać w ogóle. Co mhm. jest ciekawe, znaczy, to też jest zwiastun jakby stacji telewizyjnej, a nie a nie zaga, więc to też pewnie nie jest jakoś bardzo zatwierdzone. Ale no, nie widać go. I jakby dużo osób jest tym załamana. No bo wiadomo, Biedra rozdaje te mirakula po prostu jak cukierki. Więc pewno czy później Nataniel też go musiał dostać. Ale jest, bo w ogóle w internecie jest mnóstwo fanów tego, że on dostanie wreszcie Miraculum. No bo to jest w sumie fajna postać. No znaczy się ja tam lubiłam Nataniela. Znaczy, Nataniel też jest taka postać poboczna bardziej. To... Dobra, ale Słuch, to jest kolejny typ z jej klasy, czy z jej szkoły, jakby. Gabriel. I Natnora, to Gabriela, Nat, Natali słuchaj, bo ty, ja wiem, że Natali tak. głównie myślisz w, tym, w tej relacji. To mi się wydaje, że to jest jedyna osoba myśląca w tym serialu. Tak, ale ona ma jakby takie, wiesz, ona z jednej strony myśli, ale z drugiej strony jakby ma takie, nie wiem, jak to, puste plamy. Takie zaćmienia. I zaćmienia, właśnie no. tego szukałem. Z, zaćmienia, bo z jednej strony, o, pomyślmy, będę śledziła posiadaczy Mirakulów w Optigami, żeby, żeby zobaczyć jak na przykład Biedra, żeby zobaczyć tożsamość Biedry, ale z drugiej strony ma wypisaną, mają wypisaną listę tych postaci, yy, wypisaną listę yy, posiadaczy Miraculi, i jakby, e, nie, nie połączmy tego, że to są wszystko znajomi mojego syna, tak naprawdę. Znaczy yy, syna mojego. <laughs> mojego tajemnego chłopaka. O. Partnera. Partnera Lover. Więc, yy, come on. Tak, więc chyba w tym zwiastunie już nic więcej nie wyciśniemy z tego zwiastu, tak naprawdę. No co, tu pozostaje czekać, no bo zostało kilka odcinków tak naprawdę. Bo już mówię. Zaraz zobaczę sobie listę odcinków. Możesz mówić do, coś do, w tym czasie. Do, do. E, ale pojawiła się też taka plotka, to też jest takie przez... z tego co mi mówiła jest tylko... Mm, no takie, tylko jedno, polskie, jedno polskie konto fanowskie yy, się o tym wypowiedziało, o tym, że Zag chce yy, pozwać. Nie, to w ogóle nie było polskie konto. Aha. No to przechodzimy do następnego newsa tak takim razie, dobra. Następnym newsem w naszym, yy, w naszym super newsowym odcinku jest to, że Zag prawdopodobnie, znaczy ja próbowałem zrobić jakiś głębszy research na ten temat, naprawdę, usiadłem i z półtorej godziny czy dwie godziny szukałem jakiekolwiek informacje na ten temat w innym źródle. Ale nie ma na ten temat informacji w innym źródle. Nie ma, po prostu nie ma. Nawet na Twitterze ciężko znaleźć, bo pewna, pewne konto twitterowe, które zajmuje się właśnie Biedronką i Czarnym Kotem, wrzuciło tweeta, że... I znowu, patrz, jak nagrywaliśmy to po raz pierwszy, to nie sprawdziłem, jak się nazywa ta strona. I, I teraz, teraz też nie sprawdziłem. Tak jestem. Ale teraz patrz, szybko wejdę na Twittera i zobaczę. E, no, Powiedz, o co to chodzi po prostu. I, mm, chcą Zaks stwierdził, że nie pozwoli innym zarabiać na swojej animacji i pozwie wszystkich, którzy Dobra, robią już nie do końca. tak zwane. Już jak, za, jak zawsze za dużo. Jak zawsze rozdmuchujesz to, tu się dzieje. Już tłumaczę dokładnie o co chodzi. Mhm. E, e, Anita, a to może nawet polskie. No nie wiem, Lady, Lady of Cats tak się nazywa na Twitterze. I wrzuciła na Twitterze wrzuciła Twitter po prostu że podobno Zag, czyli studio odpowiedzialne za Biedronki Czarnego Kota, pozywa twórców, którzy wrzucają na Etsy To jest taka strona typu OLX, tylko że tam po prostu głównie się sprzedaje handmade i że pozywa niektórych twórców, którzy tam wrzucili rzeczy z Biedronki Czarnego Kota. W sensie no wiadomo po prostu nie wiem, bo tam są, rzeczy, tam są bardziej rzeczy typu, nie wiem, ręcznie robiony Miracle Box, albo ręcznie robione kolczyki, albo takie charakteryzowane na po prostu Miraculum, albo perfumy marki Adrian. W sensie wiesz, pewnie ktoś kupuje z Zary czy z jakiegoś innego i zmienia na Adrianowe po prostu. I Zak prawdopodobnie według tego tweeta hmm, pozwał tych twórców. No i co o tym sądzimy w ogóle? Głupie trochę. W sensie głęboki ten... Znaczy, no, to, to trochę kupię w sensie, jakby rozumiem, że ch nie chcą, żeby ktoś inny zarabiał na ich twórczości. Znaczy, wiadomo, Zag jest dużą firmą. Wiadomo, że chcą zarabiać na tym, co stworzyli. Jakby, jakby my byśmy mogli monetyzować nasz podcast, to też byśmy chcieli z niego zarabiać, nie? Tylko z drugiej strony to jest problemem, dlatego, że yy, no bo może, wiecie, w Stanach Zjednoczonych czy we Francji może jest możliwość pójścia sobie po prostu do jakiegoś Miracle Store albo, nie wiem, do jakiegoś, nie wiem, pierwszego lepszego sklepu i kupić po prostu oryginalne rzeczy z, ze sklepu, yy, z serialu, który się kocha. Ale w, yy, na przykład w Polsce nie ma takiej możliwości. W sensie u nas jedyną możliwością jest albo zamówienie tak gdzieś przez Ebaya albo przez Amazona. Albo przez AliExpress. A to tam myślisz, że tam jest oryginalny AlieExpress? No jest. Na pewno. Więc jakby, Nie, że nie, ja po prostu nie za bardzo wiem, co ZAK w ten sposób chce osiągnąć. No bo żeby ludzie, no żeby. Że może to jest taki plan jakby na przyszłość, że chcą się pozbyć takich twórców, którzy robią własnoręcznie jakby takie podróbki, typu perfum. Ale to nie jest Miracle. Znaczy ja rob... Poczekaj, żeby wypuścić jakby swój własny sklep z tym. No okej, okay, ale to nie jest żadne rozwiązanie, bo w tym momencie na przykład jak ja mam kubek z Miraculum, tak, jeden dostałem od siostry właściwie, więc to nie jest tak, że go kupiłem, znaczy ja go dostałem ona go, i też go nie kupiła w sklepie oficjalnym, no bo no taki nie. nie istnieje, tylko kupiła gdzieś tam na, na jakimś takim straganie, wiecie, jak są takie stragany nad morzem. No. Jakby i, i co? I jakby podobną sytuację na rynku polskim mieliśmy z ekipą w te wakacje i że ekipa też doręczała pisma ludziom na straganach, że, że sprzedają podróbki. No i czy ekipie to wyszło dobrze? No, no raczej nie. No raczej stracili na tym wizerunkowo. No, no trochę tak. No, znaczy tam się nałożyło dużo tak. innych rzeczy też przy okazji, ale to była jedna z takich cegiełek, że no oni dość mocno stracili wtedy. I jakoś ciężko mi jest uwierzyć w to, że ja tak mówię, no, to są nie do końca potwierdzone wszystko źródła. Ale jeżeli serio tak jest, no to nie bardzo po prostu widzę, co Zak chce na tym ugrać. Fizycznie. No mi, mi się wydaje, że bardziej chodzi o to, że Chcą faktycznie stworzyć swój własny sklep, dlatego chcą ograniczyć e, no, jakby sprzedaż takich podróbek, no trochę. No tak, ale w ten sposób nie ograniczą. znaczy Okej, okay, ograniczą, ale w ten sposób stracą na fanach, w sensie stracą fanów. No, po prostu, no tak nie. samo jak ekipa. No, więc jakby Zag. E, jakby Wzoruje się na ekipie. Zajrzy, ewidentnie. Zajrzyjcie do Polski, jesteśmy w sumie prawie sąsiadami. Tutaj była podobna sytuacja i uczcie się na cudzych błędach, a nie na swoich. Mm -hmm. Dokładnie, dokładnie. Dobra, o tym newsie chyba wszystko. Co jeszcze mamy? A, mamy jeszcze news, ale też niepotwierdzone. Same niepotwierdzone, same niepotwierdzone newsy. Nie no, pierwszy news to taki ważny, potwierdzony. No, może tak, z risk z, z, i... Z no to tak. Mamy podobno wrzucone premiery daty premier. Podobno w maju 2022 roku, czyli w najbliższym maju, ma wylądować kolejny odcinek z Miracle's World, czyli mm, do tej pory był New York i Shanghai. Czyli może te specjalne. Tak, czy takie specjalne, tam one mają zwykle. To są takie w sumie filmy krótkometrażowe. nawet długometrażowe czasami, bo one mają tak 70 tak, minut chyba. No, tak, godzina 20 mają. Tak? No, niektóre. Chyba Nowy Jork tyle miał, tak mi się wydaje. A może, no nie wiem. Nie wiem, się też Nowy Jork. Pamiętam, jak Ach. się malowałam i oglądałam. Mhm, no dobra, no tak czy jak podobny ma wylądować Rio? w maju 2022 roku i podobno jest y, premiera piątego sezonu, czyli następnego um, ustanowiona na Julio y, jaki Jul jest? Sierpień. Lipiec sierpień, coś takiego mm. w angielskim wysoki poziom. Lipiec, -sier -lipiec sierpień 2022 y, roku. Ale ja bym w to jakoś bardzo nie wierzył, jak mam być szczery, Dlatego, że te przerwy pomiędzy sezonami zwykle trochę, trochę, trochę mają, w sensie, no między drugim a trzecim sezonem chyba był rok, czy dwa lata przerwy nawet, jak nie no, więcej. No też nie było. Więc e, i jeszcze ten sezon, jeszcze te odcinki w ogóle wychodzą jakoś, tak, w sensie ile już z pół roku, jak nie więcej? Kiedy no, no, kiedy to Przed wakacjami jakoś. Tak mi się, w sensie, że czwarty no, sezon. No, no więc co, co mam? No to pół roku w tym momencie. No. Więc, załóżmy, że od wakacji to jest pół roku, a chyba wyskoczyły już przed wakacjami, a prawdopodobnie skończę jakoś w lutym. Jak dobrze pójdzie, to w lutym się skończę. Może one... tak długo trzeba będzie czekać na... No, mi się wydaje, że finał, bo wiesz, bo to jest, bo z kolejnością odcinków wygląda to tak, że po prostu wiesz, stacje telewizyjne dostają odcinki w takiej kolejności, jak skończą je renderować i animować więc yy, tutaj jakby nie mają wpływu na to, który odcinek Stacja puści pierwszy, a który drugi, ale wydaje mi się, że z finałem chyba mimo wszystko będą czekać, aż wszystkie pozostałe będą wyemitowane, że tego chyba będą pilnować. O mój Boże, no to ja bym się zdziwiła, jakby to się faktycznie zamknęło w lutym. Nie no, wydaje mi się, że do lutego to na spokojnie. Zauważ, że... No chyba, no dobra, no chyba, że teraz zaczną yy, tłumaczyć odcinki... Te, które już wyszły, no bo tak naprawdę zostały co, cztery odcinki, pięć, No które wiesz, nie wyszły? W przyszłym roku ma jeszcze, i to jest chyba już bardziej, bardziej potwierdzone, w przyszłym roku, w, pierwszy, w pierwszej połowie ma wyjść film pełnometrażowy. I wiesz, jakby ciężko marketingowo ograć i premierę finałowego sezonu, i premierę filmu pełnometrażowego, więc musi być jakaś przerwa między tym. Więc je woli powiedzmy w lutym skończą nadawać y, finał. No to dwa-3 miesiące przerwy i trzeba rozpoczynać ten merch związany z filmem. Więc wydaje mi się, A film że... nie miał wyjść jakoś w wakacje, w okresie wakacyjnym. No mówię, dwa trzy, tego, dwa, trzy miesiące przerwy Aha, i no nakręcać dobra, merch. Okej, okay, okej, okay, my, my obstawialiśmy, przynajmniej ja ustawiałem, że ten film będzie bardziej w lutym na, w walentynki, na walentynki. Bo to ma być wiecie, taki podobno musical, trochę romantyk, więc to by pasowało na walentynki. No ale nie, jednak jakoś podobno w wakacje prędzej. Y więc ja wątpię, żeby nagle wyskoczył jeszcze piąty sezon. No wakacje. może tak. No. No bo jeżeli wypuszczamy film w wakacje, to na 100% nie wypuszczą w tym samym czasie serialu. Szkoda. Bo to się po prostu, wiesz, Excel się musi zgadzać. I Ja wiem, że to prawdopodobnie jakaś spółka, córka, to nie jest tak, że Zak ten sam, tylko pewnie jakaś zależna spółka to wypuszcza. No ale myślę, że kierownictwo mają to samo i Excel się musi zgadzać no, to tu i tu. Jak. Więc ja osobiście bym raczej obstawiał, że ten piąty sezon zacznie wychodzić pod koniec 2022 roku i to tak najwcześniej, w sensie październik, wrzesień, może wrzesień. We wrześniu zaczynają wychodzić zwykle ramówki nowe. Może we wrześniu puszczą, jak dobrze pójdzie. To jest takie Taki moje przewidywanie. Ja no trochę. Ja bym już chciała wszystko naraz. No ja też byś chciała wszystko naraz, ale wiesz, tak patrzę na... A myślisz, to takie od, jakby odejście całkowicie od tematu. A myślisz, że e, mają już. E, m... Scenariusz? już? No, do, do piątego? piątego i do szóstego sezonu? No wydaje mi się, że do piątego na pewno, bo na początku miało być pięć sezonów. Mhm. Mm Więc ja, jakiś szkic na pewno mają, może tam poszczególnych odc odcinków nie mają, ale ogólnie jakiś szkic tam pewnie mają. Mm. No ale jeszcze wracając na chwilę, no bo spójrzmy sobie na rok kalendarzowy. Wiadomo, um, jest grudzień i wiemy, że do końca roku już nie będzie żadnych nowych odcinków, stąd sezon ogórkowy i gadamy o niczym. Mm. Um, w przyszłym, w przyszłym roku, no to powiedzmy styczeń luzy to jest końcówka czwartego sezonu. Potem troszkę przerwy trzeba zrobić, żeby ludzie odetchnęli. No i trzeba zacząć nakręcać merch na, w sensie promo na film. No to załóżmy, że film będzie powiedzmy, nie wiem, się, yy, lipiec, tak? No tak. No to tak z miesiąc, dwa miesiące wcześniej już trzeba to nakręcać. Tak? No to mamy maj. No to bezny dzień. No a wtedy pewnie wyjdzie odcinek yy, w sensie special to też takie, o, no, to w sumie. Tak, no, w dalej. maju wychodzi special, no. no idealnie, żeby nakręcić ten. Tak. Yy, więc y, ten jakby kalendarz powiedzmy, mirakulowy kalendarz, jeżeli chodzi o rok, no to już jest zapchany. Więc wydaje mi się, że w wakacje piątego sezonu na bank nie zobaczymy. To jest taka no, moja predykcja. Nie. Mm, jeżeli miałbym być szczery. No to będzie dziwne, jak zobaczymy. No to znaczy, ja będę szczęśliwa, będziemy mieli o, zaskoczenie. Tak? No, no oczywiście no. dla naszego podcastu nawet lepiej, jakby wiesz. Nie, bo to jak woda na młyn. Hmm. Dobra. A jeszcze ważny news, bo już z newsów biorąc, to wszystko, ale mamy jeszcze news yy, kast Słuchajcie, nasza kochana widzka, nasza hakerka, stworzyła nam za darmo, sama, sama z siebie, po prostu napisała do nas, powiedziała, że nam zrobi stronę internetową. I słuchajcie, mamy stronę internetową zrobioną przez naszą widzkę, więc proszę tam wchodzić, yy, podziwiać. Yy, mamy, jedyne co musieliśmy zrobić, to wykupić domenę. No to wiadomo, no bo ten, nie będzie płaciła jeszcze domeny za nas mm. wykupiliśmy domenę na razie na rok castnoir.pl, wbijajcie super jest zrobiona według mnie, zwłaszcza, że ta ona jest młodsza od nas, nie chcę mówić dokładnie ile ale jest naprawdę mega i co, i naprawdę zapraszamy tam, dziękujemy bardzo na pewno Ci się odwdzięczymy, Mamy już pewien pomysł jak to zrobić. Nie wiem, czy się wyrobimy przed świętami. Może być problem z tym, ale na pewno, na pewno ci się odwdzięczymy. Dostaniesz od nas, napiszemy do ciebie na pewno, na, tak. tak jak zawsze, na Twitterze. Super, naprawdę dziękujemy, bo to jest dla nas wielkie. Na tej stronie będą, na stronce jest ostatni odcinek. I na stronce też będą lądowały wszystkie um, Custom War Plusy. Jak wiecie, no do tej pory był jeden, więc <grym> może ten, który obejrzały cztery osoby, tam. Bo a... w Custom War Plus to jest taka, taki format, że um, to jest taki krótki odcinek, bo zwykle nasze odcinki, tak powiedzmy, mają 50 do godziny 10, powiedzmy. A to jest Custom War Plus to jest taki format, że robimy krótki odcinek, taki mniej więcej 20-minutowy. I to jest forma oddzięczenia się wam, naszym najbardziej wiernym słuchaczom. I do tej pory był jeden odcinek: Cast Noir Plus, yy, w o shipach i tam się zgłosiło 4 osoby. Tam trzeba było wytrwać do końca i napisać do nas yy, nam wiadomości prywatnej. I na pewno w przyszłości chcemy tego plusa jakoś rozszerzać, w sensie zadbać o to, yy, ale no tak. Więc wszystkie plusy na razie na pewno będą lądowały na stronce yy, na tej stronce pewnie może jakieś newsy czasami się pojawią. Ogólnie na tej stronce chcemy tam po, położyć yy, troszkę więcej na tym. Co jeszcze? Co jeszcze? Na pewno no będziemy mieli dla Was taki mały paszport. Tak, ta, znaczy, jeżeli to wyjdzie na, nadzieję, na święta. Że wyjdzie. No, ale to też znajdziecie, to będziemy informować to na pewno w odcinku świątecznym, w odcinku świątecznym się na pewno pojawi. Za dwa tygodnie. Będziemy, jeżeli obserwujecie nasze social media, to na Instagramie się pochwaliłem, że będziemy mieli drugi podcast, drugi podcast, tym razem o popkulturze, tak ogólnie o popkulturze, bo jak wiecie ogólnie lubimy popkulturę i czasami do dręki tutaj tak przemycamy jakieś rzeczy właściwie to dzięki wam, dlatego że to wy kiedyś powiedzieliście, kiedyś wspomnieliśmy o tym, że to nie jest podcast o popkulturze i w komentarzach i na wiadomościach prywatnych daliście się nam znać, że chcielibyście posłuchać naszego gadania ogólnie o popkulturze i tak kiełkowało, kiełkowało i po prostu wykiełkowało z tego, że za zakładamy drugi podcast co bardziej wprawni y, do, pewnie się zauważyli, że będzie się nazywał Stacja Popkultura. Tak dobrze pamiętam? Tak, tak. Stacja Popkultura. Stacja Popkultura. Planujemy wystartować w przyszłym roku, z nowym rokiem. Y, no teraz przez to, że nie mamy mikrofonu, bo nasz się popsuł, to nie wiem, czy nie będzie jakiegoś opóźnienia, albo nie wiem, czy nie zrobimy przerwy między sezonami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że szybko nam się uda to jakoś załacać. Więc będzie drugi podcast, tam będziemy się skupiali głównie na popkulturze, o wszystkim, o Gwiezdne Wojny, Władcy Pierścieni, seriale, gry, książki, wszystko związanego z popkulturą, jeżeli będziemy mieli coś do polecenia, do omówienia, ja myślę, że od Gwiezdnych Wojen dobrze będzie zacząć, bo ty nigdy nie oglądałaś Gwiezdnych Wojen, znaczy no, ze mną no, oglądałaś no, no. po raz pierwszy jakiś czas temu, powiedzmy chyba rok temu no. i chcielibyśmy może zrobić taki odcinek albo serię odcinków o tym, na przykład jeden odcinek o prequelach, jeden odcinek o oryginalnej try trylogii, jeden odcinek o sequelach, żeby to było takie starcie fana, no bo ja od zawsze byłem fanem Gwiezdnych Wojen i takiej świeżej krwi, żeby było takie starcie umysłów, ja? więc y, mamy dużo pomysłów, nie wiem jak się czasowo z tym wszystkim wyrobimy to nie jest tak na pewno, że zaniedbamy Cast Noir, Cast noir dla nas nadal będzie tym dzieckiem tak. najważniejszym no i co, i chyba nawet dobrze, wyszło dłużej niż ostatnio, ostatnio... wyszło dłużej, może jakoś Zleci, znaczy w sumie sklei się z tego odcinek taki. Tak, jak powiedzieliśmy tutaj, że tej drugiej części nagranej wczoraj, tak jak jest dziwne, sorry, że tak to wygląda, no, tak, następny górkowy. odcinek, to też powiemy w następnej części. Będzie na pewno o wiele Będzie bardziej dłuż, e, dobra. Lepszy. to tak, teraz przejście dźwiękowe i będziemy mówili za chwilę o czym my tam mówiliśmy? Będziemy mówili o tożsamościach, A, o, o, tym, o tym kto... Kto wie, kto kim jest. Tak, więc jeżeli. No to tam wszystko powiem w następnym Tak, części. więc jeżeli będziecie go słuchać, to najlepiej, żebyście mieli mapkę, która jest i na naszym Twitterze, i, I na, Instagramie. I na naszym równe Instagramie równe. w wyróżnionych relacjach. Dobra, to przejście dźwiękowe i my się żegnamy po raz. Tak, drugi my dzisiaj. się żegnamy, a wysłyszycie nas z wczoraj. Tak, no, popatki. Witajcie po przerwie kolejnej, bo próbowaliśmy nagrać to jeszcze raz, ale weszła remont, wszedł remont w domu obok. Ja jestem już na skraju wytrzymałości nerwowej. Nie wiem, czy to słychać, pewnie tak. Mikrofon wpuszcza nam takie przestery. To pewnie słyszeliście na pewno w newsach. Słychać, znaczy w tej, z, z tym segmencie newsowym. I ja nie, nie wiem, bo jeżeli to jest, bo wiesz, bo jeżeli to jest wina to na pewno nie znam przejściówki, bo używaliśmy i twojej, i mojej przejściówki, znaczy nie dzisiaj, ale ogólnie, i jakby, i te przestery tak się pojawiały, więc to prawdopodobnie jest kwestia mikrofonu, bo to jest mikrofon na USB, on ma kartę dźwiękową w USB. I ja nie wiem, czy jak kupimy tam ten, ten mikrofon, który mamy na oku, on też ma USB. No, on też ma USB. I ja nie wiem, czy tam będzie to działało, bo nie mam pojęcia, bo to może być kwestia tego, że to jest po prostu kiepski USB, i sam to będzie lepszy USB. Poszukamy. Jestem załamany. Poszukamy. Ale teraz wróćmy do odcinka, no, bo no. nikt normalny nie będzie chciał nas słuchać, jeżeli będziesz cały czas narzekał. No wiem, przepraszam. Czyli nie ale... włącz, to nie jest podcast o ponarzekajmy o, tylko. To jest taki kanał na YouTube, nawet chyba. To nie jest podcast o ponarzekajmy o, Życie. tylko podcast o biedronce i czarnym kocie, więc może przejdźmy do nich. Dobrze, więc od tego momentu nagrywamy na mikrofon w moim laptopie, znowu. Więc nie wiem, powinno to na pewno nie powinno być już przesterów. Może być gorsza jakość tego nagrania, ale nie będzie już przesterów, przynajmniej tyle. Dobra. Porozmawiajmy sobie o tożsamościach w Biedącej Czarnym Kocie, bo to jak, robi, jak widzieliście grafikę, jeżeli nie widzieliście, to warto zajrzeć na tą grafikę, która jest na naszym Twitterze i na naszym Story. jeżeli słuchacie tego dzisiaj, jeżeli to wypuszczę dzisiaj. Zawsze możemy to dodać do wyróżnionej relacji. O, to na pewno w wyróżnionej relacji będzie. Hmm. Więc warto to mieć pod oczami, bo to całe jest skomplikowane, jak tego jeszcze nie widzieliście. Dobra, to od czego zaczynamy? Od kogo zaczynamy? Może zacznijmy od e, sprawczyni tego całego zamieszania, tego czyli... Tego kramu, czyli... Biedronki. Marinette, <laughs> Marinette Dupain-Cheng, e, Biedronka, Niezwykła tak. Biedronka, bo w sumie ona się nazywa chyba Niezwykła Biedronka. Dobra. E, o czyich tożsamościach wie Biedronka? No wiadomo, wie w sumie o wszystkich. O, praktycznie o wszystkich. No bo ona rozdaje mi to jest jakby tak. naturalne, prawda? Czyli tak, wie o tożsamości Zoe, o tożsamości Polly Mouse, o tożsamości e, Pig Piguelli, e, o tożsamości Purple Tiger, Tigress, przepraszam, to jest dama, o tożsamości Reny Furtive i Reny Rouge, o tożsamości Carapace'a, o tożsamości luki o tożsamości. Dobra, o tożsamości wszystkich po prostu. Nie, tak, liczą... tak. Nie licząc władcy Ciem, i Majury i, czar i, i czarnego, czarnego Kota. kota. Jakby, czyli biedra wie o wszystkich poza Czarnym Kotem. Tak no tak, co, jakby ma sens, bo wszystkim pozostałą osobą rozdawała mi Tak, ja czyli... Jeszcze teraz będzie Kork, Ko, kok, Kork, Kork, więc... no Teraz będzie Nataniel, więc dojdzie kolejna osoba, Tani, o której wie. Dobra, jakby automatycznie mhm. przechodząc od marynarki, Ja mam przed oczami mhm. mapę, więc miejcie tą mapę przed oczami. Przechodzimy na prawo. Teraz byliśmy troszkę na lewo. Tam są te postacie, które, o których wie tylko Biedronka, tak? Czyli postacie, o których tożsamości wie tylko i wyłącznie Biedronka, to jest Piguella, Zoe, Purple Tigress i Polimaus. O tych tożsamościach wie tylko i wyłącznie Biedra. Tak, czyli na, tak naprawdę o, toż, o jakby Super bohaterek, no, czy Zoe, jako że Wesperia. To są cztery super bohaterki, które się pojawiły dopiero w czwartym sezonie, tak. więc to też dlatego. Tak. Przechodzimy dalej na prawo, czyli mamy Serpentiona slash Luke. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja: no bo tak, Marinet wie, kim jest Serpention. tak? Marinet wie, że Luke to no... jest Serpention. Luke wie, że Marinette to jest Biedronka, ale Marinet nie wie o tym, że Luke wie. Tak. I Luka wie, że czarny kot to jest Adrian, ale Marinette i Adrian nie wiedzą o tym, że on wie. Więc y, ja myślę, do tej pory nie licząc tego odcinku w ephemeralu, w mm -hmm. sensie nie licząc tego odcinka na ephemeral, ja myśl... myślałem, że to się jakkolwiek pojawi w tym sezonie, w sensie w tym sezonie, że to wróci w jakikolwiek sposób. A na razie to nie wróciło w żaden sposób. No bo bardzo, bardzo bo bo to, no, to jest duża wiedza. To no, ma no, znaczenie. To ma znaczenie sporo. Zwłaszcza, że Właściwie Luka w tym momencie jest najbardziej kluczową postacią w uniwersum, tak naprawdę. Tak, ale o tym powiem za chwilę. Bo władze za chwilę. Dała za chwilę no. um. I bardzo prawdopodobne, że twórcy po prostu nie wykorzystają tego w jakimś randomowym odcinku, gdzie na przykład pojawiła się Piguela, która powiedzmy sobie szczerze, to nie był ważny odcinek. No nie bardzo. No właśnie, więc pewnie chcą wykorzystać to w jakimś ważnym odcinku, więc najprawdopodobniej pod koniec sezonu. No dobra, ale ja już jakby nie ufam Zagowi, dlatego, że tak się napalaliśmy na tego Gabriela Agresta, a tak naprawdę dostaliśmy jakieś tam, Ech. znaczy to był dobry odcinek, ale jakby tutaj jakby, no już wspominaliśmy o tym, zresztą jak go omawialiśmy. To skoro była mowa o Czarnym Kocie, to może warto wspomnieć o Czarnym Kocie. I to też jest ciekawa sytuacja, zwłaszcza po Rocketeer, który troszkę tutaj namieszał, dlatego, że po pierwsze tak, e, Czarny Kot wie, że Marinette to jest Polima e, Mhm, co jakby teoretycznie troszkę go usprawiedliwia, że nie podejrzewa, że Marinat to biedra, bo jeżeli jest multi-mouse, to tak jakby teoretycznie nie może być biedronką. Jednocześnie chyba. Ale z drugiej strony, patrz. Mamy... Biedronka rozdajowała to Miraculum cały czas. No jak cukierki wszystkim. I Czarny Kot dowiaduje się, że Marinette jest multimyszą, Chyba w trzecim sezonie. Oj, nie pamięć teraz głowy. No, ale nie, nie, w, nie w tym sezonie, no w poprzednim albo tak. w jeszcze poprzednim. Czy kiedykolwiek, któreś z nowych, tych nowych superbohaterów, którym Biedronka dała Miraculum, oddawało to centralnie na oczach Czarnego Kota i Biedronki? No nie. No właśnie. No, tylko Marynie tak zrobiła. No właśnie. Dobra, więc yy, Czarny Kot wie o tym, że Marinette to jest Multimouse. Czarny Kot dzięki Nino wie też, że Nino to Carapace, a Alia to Rena Rouge. Mhm. Mm więc Czarny Kot zna tożsamość Rena Rouge, tak naprawdę. No, zna. Czyli jakby jednej z ważniejszych postaci w tym momencie, w tym układzie sił, który teraz jest. No bo Rena Rouge zna tożsamość Biedry. No. Więc, a Biedra zna to, w same się ruszy znają się nawzajem, więc ym, tutaj Czarny Kot yy, no, jest blisko, poza tym wie też, że Biedra oddała swoje miraculum komuś, nie wie komu, no bo była z Karabela. Ale my się wydaje, myślisz, że nie połączył kropek, że skarabela była Adrian połączył kropki. Adrian Agreste połączył nie kropki. Nie, <laughs> mnie już te postacie w tym uniwersum. Eee, tak. Rena Róż, wie, jakim jest Scarapace. No tak, i wie, jakim jest Biedronka. I wie, jakim jest Biedronka. Scarapace wie, jakim jest Rena Róż? Wie, kim jest Rena Róż? Wie, no bo powiedzieliśmy no, nawzajem. A władca cię wie, kim jest Scarapace. I, a, I Alia wiedziała o tym, że władca cię wie. I tak mu powiedziała, że ona jest y, Rena Furwiti w tym momencie. I że nadal pracuje dla, dla tego. Dla biedronki. Czy my musimy mówić jakie to jest? ten moment ciszy był. Wymowny. Tak. Znaczy, ja bym chciała wspomnieć o tym, co się pojawiło w poprzednim odcinku, który omawialiśmy, czyli. Tak, czyli przyznanie się Nino Adrianowi, że ja jestem pancernikiem, a Alia jest stroną Ja na miejscu Adriana. Skotaklizmowałbym się, eee, się. Nie, znaczy w sensie jakby Adrian w tym momencie ma tak. On ma chyba ws on ma wszystkie potrzebne informacje tak naprawdę. Eee, Biedronka oddała swoje Miraculum jakiejś randomowej lasce i woli jej powiedzieć kim jest niż mi. Kto to może być? No i wiadomo, eee, że jej najlepszy Biedronka pozwoliła eee, pancernikowi Irenie Róż znać swoje tożsamości. Ergo muszą być razem. A no tak, przecież on nawet wie, że Nino jest z... Skoro pozwoliła znać im swoje tożsamości i dała komuś swoje miraculum, to musi to być osoba, której ufa bezgranicznie. To musi być jej przyjaciółka, najbliższa. Kto jest najbliższą przyjaciółką Ali? Werble, proszę. Marinette. Marynet. Usiądź na sekundkę. Narysuj sobie taki super wykres jak my, tylko że z tego co ty wiesz, i, i, I już będziesz wiedział, kto jest miłością twojego życia. będziesz wiedział, kogo, kogo opłud za to, że cię olewa. Yy, ale wracając do tego, co ja chciałam powiedzieć, to jakby ja na miejscu czarnego kota powiedziałabym yy, pa pancernikowi, yy, kim jestem. W sensie przyznałabym odkryłabyś... się. Tak, tak. Przyznałabym się jako czarny kot, jakby była czarnym kotem, przyznałabym się pan pancernikowi, że jestem Adrianem. Znaczy, poczekaj, bo jakby znasz Alię. Alię. E, tak, ale jakby. W sensie... Okej, okay, czekaj, znasz Alię. I wiesz, że Alia jest osobą godną zaufania. Jakby ona nie powie nikomu, że bieda to biedra. A Nino jest. Okej, okay, okej. Okay. Zaufałabyś Nino, ale. E... Ja bym Nino nie dał mojego syna do dobrania z przedszkola, gdybym miał syna lub córkę. Ale zobacz, w sensie, że zobacz, jak bardzo to wstrząsnęło Adrienem, kiedy dowiedział się, że Biedronka powiedziała komuś, kim jest, a jemu nie chce. I mamy już naprawdę kilka razy, mieliśmy taką sytuację, kiedy czarny kot się chciał dowiedzieć i on błagał o to, a Biedronka cały czas mówiła nie, a jakiejś randomowej lasce oddała swoje miraculum i powiedziała: Masz! Bądź mną! Znaczy, nie, no, spres, znaczy, no to wiadomo, w tym momencie czarny kot po po, powinien później, zacząć myśleć. Później czarny kod dowiedział się. Znaczy Adrian, no ale jak, jak, wtedy był Adrianem, Dowiedział się, że Biedronka pozwoliła dwóm osobom znać swoje tożsamości. No. A jemu nie chce powiedzieć, kim jest. I nie chce znać chociażby jego tożsamości. No wiesz, patrząc na efemerala, wiemy, że nie mogą znać swojej tożsamości nadal, mimo że... A zastanówmy się, czy, czy naprawdę nie mogą? Czy naprawdę nie mogą? Znaczy, mogą. Znaczy, nie, według mnie, znaczy. Ustawy... To jest wymyślone tylko i wyłącznie przez serial. Oni byliby w stanie znać swoje tożsamości znaczy, jasne, i ten. wygrać z władcą no Oczywiście, że tak. Sensie... Prostu... Ale patrząc na to, co się dzieje w serialu, to widać to, że. Yy... Jakby oni będą mogli poznać swoje tożsamości dopiero jak pokonają Władcę Ciem. A wydaje mi się, że Władcę Ciem pokonają w piątym sezonie. Myślałem, że w czwartym, bo patrząc, patrząc jak patrzyłem na te pierwsze trzy odcinki i potem na przykład Kishmakera, to wydawało mi się, że to już w czwartym sezonie zostanie rozwiązane. Wydaje mi się, że nie. Mimo, że na początku pierwotnym tytułem finału był Last Attack of Shadow Moth. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko to dopiero w piątym sezonie zostanie rozwiązane. Zwłaszcza, że piąty sezon miał być nominalnie ostatnim sezonem, z tego co ja wiem, i dopiero potem to przedłużyli na szósty, na siódmy sezon. Więc wydaje mi się, że to dopiero w piątym pokonają władcy Ciem i wtedy też w piątym, odcinku, w piątym sezonie poznają swoje tożsamości. W jaki sposób? Mam nadzieję, że w lepszym niż do tej pory to było pokazywane, bo o, w Efemeralu i w yy, Cast blank... Chat blank, przepraszam, Cast blank to nasz odcinek, Chat blank. to było takie mech? Mech to jest dobre słowo, mech. Nie wiem, wkurzają mnie już. Dobra. Ja bym powiedzieć. Y mamy też Władcę Ciem i... Majurę. Ma nie Majurę, znaczy tak, Majurę, ale chodzi mi o Gabriela Agresta i o Nafali i jakby oni znają swoje tożsamości jakby wiadomo w sensie to są po prostu no tak, no bo ze sobą współpracują Natali Myśli, Władca Cień tak jak Biedronka, Irena, Róż w sumie, z z w sumie skarab, trochę, tak. Pancernik i Czarny kot też by mogli współpracować ja jestem ciekaw tego Luki. Ale dobra, czekaj, wracając, wracając do tego Władcy Ciem, właściwie no. to teraz Mrocznego Władcy. Dobrze, Władcy Ciem, zostańmy przy Władcy Ciem. Do Oni znają tożsamości w większości superbohaterów. Znają tożsamość e, Pegazusa, Pegaza. Znają tożsamość Pegaza, e, tego, jak on jest po polsku, pancernika, e, małpiego króla, e, Kagami, Reny e, Róż, pszczół. królowej pszczół i... Serpentiona. A no tak, tak, bo zapomniałam, przecież sama ci o nim przypominałam. Znają tożsamość Serpentiona. Serpention zna tożsamość biodronki i zna tożsamość czarnego kota. To też nie tak? Dlatego mówię, że z tą mapką musicie słuchać tego odcinka. A może wrzucę go w ogóle jako tło w podcaście? No zobaczymy. Na YouTubie. Eee... Nie wiem, w sensie wydaje mi się, że jego twórcy poważnie podchodzą do tego, co nagrywają. To też nie jestem tego pewien. I dając luce taką informację, taką w sensie dając luce taką broń, jaką jest informacja o ich tożsamościach, byłoby dziwnym, gdyby tego nie wykorzystali w przyszłości. I nie zdziwię się, jeżeli Luka nieświadomie w kopie Biedra i Czarnego Kota. I dobrze, nie w, w, sensie, kop, w kopie Biedronki. Wydaje mi się, że nie, może zostanie na przykład zakumizowany. Bo jak wiemy, on dostał co prawda amulet, amulety no ten są, talizman. talizman, ale jak wiemy, to zwłaszcza po Gabriel Agrest, to prędzej czy później władca cię ogarnie, jak pomijać te amulety, w sensie jak je po prostu obchodzić. No pewnie tak. No, albo zostanie zakumizowany, albo zostanie jakoś nie wiem, jakimś, jakimś emopotworem zastąpiony na przykład, nie wiem, porwany. O nie, może w sumie nie w tej bajce, ale może no. jakoś wykorzystany. Wydaje mi się, że tutaj jest duże, sze, dużo, dużo szerokie pole do popisu dla twórców, i Luka jeszcze może odegrać znaczącą rolę w tym serialu. Dobrze, i niech odegrywa w końcu. Został tak na, nam tak naprawdę ostatni bohater. Który też nie wiadomo, kim jest, tak naprawdę. No, to prawda. Dobre kropeczki dobrałeś, bo nie wiemy, czy jest człowiekiem. Nie, to kropeczki, to kropeczki dobrałem, bo mówimy oczywiście o Feliksie, który... Yy, I dałem kropeczki, ponieważ yy, w sumie nie wiemy, czy on wie. On podejrzewa na razie yy, Gabriela o to, że on jest Władcą Ciem. No, podejrzewa. Yy, widzieliśmy, że jakby przeciął mu yy, nogawkę w odcinku, yy, po, ten o Gabrielu Ogreście i chyba domyślił się, że tak naprawdę to był emo-potwór, a nie yy, po prostu Gabryś. No ale daje mimo wszystko przerwane kropki, bo, no bo wiesz, my możemy twierdzić, że on wie, a twórcy stwierdzą, że nie, on nie wie, on czuje się usatysfakcjonowany, więc daje kropki przerwane. Ale Felix prawdopodobnie zna tożsamość Władcy Ciem, ergo zna tożsamość, w sensie no, raczej się domyśli, że bo Felix jest inteligentny, domyśli się, że, że Natali raczej mu pomaga. Ale wróćmy, wróćmy teraz na chwilę do tego, um, do tego jakby podejrzew podejrzewania, nie, Te teorii, o, do tej teorii, że Felix jest sentimonsterem. Felix powstał na wzór Adriana. To dlaczego Felix dlaczego jest, mądry? jest mądrzejszy od Adriana i umiał łączyć kropki? Jakby znaczy on, y coś tu co się złego zadziało. Hmm. No to jest pytanie. Znaczy Adrian nie jest głupi, też ustalmy. No w sensie umie chiński, chodzi na szwermiarkę i jakby gra, jest No ale, ale łączy nawet, kropki. Nawet, po, nawet... O mój Boże, to, to że umiesz kuczy się bić Dobra, kiedyś, i kiedyś, umiesz nie... chiński nie oznacza, że jesteś inteligentny. Jak, jak rozmawiał z Lailą, to powiedział, że jego najgorsza to nazwa, to jest chyba czwórka albo piątka. No, a, a, no i co? Bo Adrian bo... jest inteligentną postacią. Tylko po prostu nie za bardzo... Jest, może jest mądry, ale nie jest inteligentny. Jest mądry, jest inteligentny, ale po prostu nie umie łączyć faktów i kropek. No bo tak. tiki wszystkie chowa po prostu. To było suche. Wyparowało wam pewnie całe pićku. Ja się zaśmiałam. A ty? Nie ja... zaśmiałeś się? Nie no się. No to Dobra, co, co tam jeszcze mamy? Najgorsze jest to, że tak naprawdę. To z naszego, naszej mapy tożsamości, to wszystko, bo ym, już każdego ka, każdego zdawaliśmy omówić. Wow, to jest najbardziej o niczym odcinek Cast Noir, jak kiedykolwiek powstał no. <noise> To chyba, ja nie wiem. Jeżeli A to jest Jeżeli, jeżeli ktoś go odbysłał do końca, to niech napisze komentarz, nie wiem. Suchar. O, suchar, bo rzuciłem sucharem. Suchar. Nie, woli ktoś przetrwał do końca, niech napisze komentarz. Nie, super. no wiemy, kto przetrwa do końca. A dlaczego? A dlaczego zawsze e, do końca? Nasza ha hakerka na pewno dotrwa do końca. Tak. E, kilka innych osób też nie, ma, nie już, nie, bo mamy kilka takich osób, tak, które tak, zostają tak, do końca prawo. na pewno zawsze. Więc e, no. Chyba ja już nie mam nic do dodania. To jest naprawdę odcinek o nich. Za tydzień musimy się postarać. Bardziej. Serio. Może pogadamy o Adrianie po prostu. Albo o jakiejś innej postaci. Albo o jakiejś teorii. O Feliksie. Ale o Feliksie nie ma co powiedzieć. To, no, to da jakiegoś plusa. Jak nie? O Feliksie nie ma co powiedzieć. Felix Zrobisz jest... 40 minut z Feliksa? Zawsze. No, to. Dobra. No jakby ja jestem zły mikrofonem, więc ja chyba już dzisiaj nic z nie wyrzucę. To jest y, najbardziej y, Najbardziej. O niczym odcinek. Ale takie odcinki też się muszą pojawiać. Tak, to wiesz, to jest taki Simple Man. Albo. No właśnie. The The Trip. To są... właśnie, to są takie odcinki. Kiedyś jak, Nie wiem, czy. Ty... Tylko po prostu naz nie, nie nazywają się Miraculum, tylko kasnąła <grym> Tak. Ty oglądałaś kiedyś anime? Ja, no. nie jestem, ja nie jestem jakimś bardzo fanem anime, ale. Uważaj, co powiesz. Ja, ale w anime jest coś takiego, <grym> zwłaszcza z takich starszych, że masz takie jak filery. Mm. Czyli wiesz, że masz bo wiesz, w tym anime masz 150 odcinków, ale właściwie fabuły to masz na 50. No tak. I na przykład mi i między tymi odcinkami, gdzie dzieje się coś ważnego, są tak zwane filery, gdzie oni się po prostu biją i nic, nic właściwie się nie dzieje przez 20 minut. No. I ten odcinek jest właśnie takim filerem kasnouarem. W sensie tutaj totalnie nic. Znaczy w sekcji niesłowej było sporo ważnych rzeczy, ale tutaj totalnie nic nowego nie weszło do życia. Jakby... No, poinformowaliśmy ich, że mamy stronkę, znaczy to w sumie sekcja nisowa. No właśnie. To, to dzięki nam, znaczy podejrzewam, że pewnie sami to sobie jesteście w stanie ogarnąć, kto o kim wie, choć to w sumie jest trochę skomplikowane. No. Dobra, ja myślę, że nie będziemy przedłużać. W przyszłym, obiecujemy, że w przyszłym tygodniu zrobimy coś bardziej z sensem. Ale 40 minut będzie. Będzie. No, będzie. Obiecujemy, że w przyszłym tygodniu zrobimy coś bardziej z sensem. Ja nie wiem, czy do przyszłego tygodnia kupimy mikrofon. Zobaczymy, bo to wiecie, prawdopodobnie. Przepraszam, cię opluło. Prawdopodobnie będziemy zmawiać go przez internet, więc to też jakby zobaczymy, czy, czy, czy nam przyjdzie, A więc no. Może będzie, może nie. Zobaczymy. Więc... Na pewno usłyszycie różnicę, jak będzie. Myślisz? No, ja myślę, że tak. Znaczy na pewno nie będzie, ja woli wydamy te pieniądze, które tam chcemy wydać, to też nie jest jakoś bardzo dużo, ale jak nasz podcast to dość sporo yy, i nadal będą przestary to ja po prostu... No rzucimy to... I rzucić to wszystko <grym> i wyjechać do Wiesławowska. Na Bieszczady. To było z mistrzem A to było z memów w 2019 roku. O, w ogóle nie wiem, nie wiem czy wiesz, jak jest młodzieżowe słowo roku. Yy, Śpiulka? ...śpiólkarz? I oczywiście, że wszystkie firmy typu, nie wiem, Ikea i tak tam, ten, ten... O no, no, śpiólkolot. to jest chyba Ikea i ten. A co to, to jest śpiólkolot? Łóżko. Ja nie prostu. muszę mówić łóżko po prostu? No nie, bo ty nie, ty jesteś boomerem, nie, nie jesteś młodzieżowa. <grym> Drugi, drugie chyba było naura. no. A trzecie to było twoja stara. Twoja stara mogła być słowem roku, tylko jakieś. Jakieś 20 sześć lat temu, tam 6 lat temu. No, sześć lat, temu. no sześć lat temu chyba było. Słuchaj, twoja stara to chyba w 90, którym się tak naprawdę. Tak? No coś takiego. No ja pamiętam, że jak byłam w postaci. No właśnie. <laughs> ja to nie 90 któryś, ale, ale dawny temu. No dobra, no. Dobra, kończymy ten odcinek, bo to aż wstyd po prostu przeciągać. Kończ <laughs> waś, pan wstydu oszczędź. No, że po prostu powinniśmy, zrobić powinniśmy czasami wrzucać takie odcinki, które nie są jakby o kastnochar, tylko że jakby. Takie różne pogadanki. Tak, tak takie różne pogadanki raczej na o kulturze. No dobra. No to właśnie. Czuć. Dobra, słuchajcie, koniec tego dobrego. Słyszymy się za tydzień, obiecujemy, że będziemy lepsi. <laughs> tak. A za tygodnie. dwa tygodnie odcinek specjalny, tam na pewno będziemy lepsi, bo tam będziemy wiedzieli konkretnie, co robimy. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tego, jak to wygląda, Wam się jakoś podobało. To się podobało. w miarę przyjemnie słuchało. Tak, będzie miło, jeżeli to się w miarę przyjemnie słuchało. Yy, I co? No i tyle. Yy, Odwiedzajcie odwiedza nasze social media, Instagramy, Twittery i to tyle. Yy, wbijajcie na naszą nową stronę internetową. Podziwiajcie, co, co nam nasza słuchaczka stworzyła od zera. Yy, jeszcze raz dziękujemy i na pewno się oddzięczymy. I to by było na tyle. Pa, pa. Do usłyszenia za tydzień.